Zaczynam tego vloga od kawy, dobrej kawy ze Starbucksa i croissanta. Uwielbiam te migdałowe croissanty, zaraz wam pokażę. Więc mój mąż, jest kochany, pojechał zawieźć dzieci do przedszkola i szkoły i kupił mi na śniadanko przepis gotowym croissanta, takie francuskie śniadanie dzisiaj, croissanta migdałowego, on jest przepyszny, uwielbiam go, i kawka, więc dzień dobry. Robi egzaminy, praktykuje do egzaminu, bo ma za tydzień, a kot pilnuje ją. Orio, pilnujesz? Pilnuję. Hej, mamy w końcu jesień, nadeszła jesień. My właśnie jesteśmy w drodze, bo w dzisiejszym filmiku będziemy przygotowywać dom na jesień, czyli dekorować go na jesień. Jeden z takich, to jest moja, tak naprawdę to jest moja ulubiona pora roku, jesień. Nie wiem czemu, nie pytajcie, ale jak idę do ogrodniczego i te kwiaty, ten kolor tych pięknych kwiatów, to po prostu uwielbiam. I po prostu pogoda, chyba ta pogoda jednak jest taka łagodna, tutaj w Anglii w szczególności taka łagodna pogoda, świeże powietrze, nie jest gorąco, aż chce się żyć. Jeszcze bym zapomniała, ale jest teraz połowa września i to jest właśnie czas, żeby sadzić tulipan. Musicie zasadzić tulipany teraz, żeby właśnie wykwitły wam w kwietniu. Także moja mama zawsze mi przypomina, ale będę sadzić tulipany i wybierzemy oczywiście kolor. Widziałam, powiem wam, widziałam taki dom na pokaz i przepiękne były tulipany z przodu domu. Tulipany, nie wiem czy wiecie, ale lubią zmianę miejsca, gdzie je sadzicie i najlepiej lubią nową ziemię co roku, więc w tamtym roku mieliśmy tulipany na Wielkanoc, one były z tyłu domu, nie wiem czy pamiętacie, taki rządek sobie zrobiłam i ładnie wykwitły mi. I kilka z przodu domu, ale dzielę taki ogródek z przodu domu z sąsiadką i ona nie lubi tulipanów, więc będę je sadzić z przodu domu, ale w innej części. Będzie taki rządek czerwonych tulipanów tylko, wybierzem je teraz w sklepie i będę chciała zasadzić kilka tulipanów w donicach przed domem, przed drzwiami głównymi. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak co roku jedziemy kupić tulipany. I zawsze kupujemy je stąd. Zawsze kupujemy nasze tulipany z Marks & Spencer. Mamy piękne kwiaty tutaj. I to jest nasza sekcja z tulipanami. O, jakie ładne brzozy. O, to jest takie albo taki kolor. 15 funtów, bardzo ładne. Sofia, what do you think about them? Sofia ich nie lubi. A mi się podobają. Nasza ulubiona sekcja. Zawsze kupujemy tulipany stąd. I teraz będziemy wybierać chyba czerwone. Te są. Mieliśmy w tamtym roku te. I chyba albo te, albo te. Chyba te będziemy brać. To jest 2 za 7. Jest 6 tulipanów w jednym. My favorite one, this one. Sophie, ulubione są te, ale te poderwane są też fajne. Mieliśmy takie białe jak te, tylko że białe. Pokaż. Takie, to są Sophie ulubione, podobały się bardzo. Więc do wyboru mamy te. Ale chciałabym też coś takiego. Albo coś takiego. Taki niebieski kolor, żeby jakieś dzbaneczki, coś jeszcze były. I one mają znaczki, że jest dobre dla pszczół, jak widzicie tutaj. Muscari. To był my taste. So, więc mamy do wyboru ten, Sofia. To jest taki tulipan. Powiedzcie w komentarzu, który lubicie. Pierwsza opcja to jest ten. Druga opcja, taka, nie wiem czy widać. Ten się nazywa... O, Presto. To w komentarzach dajcie znać. Presto, ten się nazywa Presto. Ten się nazywa, który National Velvet. National Velvet. What do you think about this, Sofia? Looks nice as well. Ten jest bardziej poderwany i nazywa się Cranberry... Sofia, how do you say this? Cranberry Thistle. Cranberry Thistle. Don't you think it's nice? Ten ma taki ładny kolorek. I ten się nazywa Alison Bradley. I mamy też ten, taki nietypowy.
to jest coś innego, więc to są wybory. Mamy też ten, a chyba mieliśmy ten, raz kupiłam. To się nazywa Lambada. Ten się nazywa Kiteman. Is that the one you like? No. No. Sophie się nazywa Foxy Foxtrot. To jest Sophie. Mamy też ten. Ten się nazywa Adrem Parrot. Następny ten się nazywa Amazing Parrot. Mamy też oczywiście te typowe. Mamy też żółty tulipan i ten się nazywa jak Vanilla Cope. Nawet ładne, różowe. Żółte, przepraszam. Mamy też różowe. Te mamy, te są inne, to są krokusy. Krokusy. Mamy też tego tulipana. Ten się nazywa Marriage. Marriage? What do you think about this one, Sophia? Not ładny. Ten. Ten jest Holland's Cheek. Hmm. This one is a bit different, isn't it? Canal de Nice. Trochę inny, więc duży wybór, naprawdę. My jedziemy do zoo. Będziemy malować Sophie paznokcie, powiem wam. To są Sophie paznokcie. Nie wiem, czy widać tak dobrze. No i mi się ten podoba. Sloth one is the best. This one is a sloth? No, that's a... What is this? I love that one. That's cute. From Madagascar. Oh, that's, I was thinking of the name Madagascar. Kasia chce teraz różowy. Ten ma jeszcze bluzkę. Z kapturem. Przeciwdeszczową. Te małpki kosztują 17,99. I to jest... To żółw jest jednak. To jest czerwona panda i urodzona jest 10 września. Dzisiaj jest 10 września. Kasi ma żółwia, Sofia ma czerwoną pandę i dzisiaj ją kupiliśmy 10 września. To będą jej urodziny. Sofia, what was her name? Jak nazwałaś? Lila. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down.
even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down, the sky is falling. Okej, już jest pumpkin season, jak to mówią. Wyjmujemy wieniec nasz. Wieniec nasz z tamtego roku. Powiem wam, że nadal mi on się podoba, on ma ładny taki kolor, tak jak tutaj widzicie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale dostaliśmy go za darmo, bo coś się odczepiło. On ma światło tutaj, światełko, jak widzicie, to w nocy ma takie podświetlenie. Cassie podekscytowana jest. Cassie! We're gonna hang on the door. Zaraz, na drzwi będziemy wieszać. I zobaczcie, na drzwiach, bo pomalowaliśmy drzwi. Tony właśnie zawiesza wszystko z powrotem na drzwi, bo były pomalowane. Mieliśmy farta. Mieliśmy farta, bo właśnie ładna pogoda była wczoraj, teraz już takie deszczowe dni idą. Więc pomalowaliśmy, odnowiliśmy drzwi i będziemy wieszać nasz wieniec dzisiaj na drzwiach. Pokażę wam, jak wyglądały drzwi. Zawieszamy. Well, I can just turn it around for me. Alright, so if it's about there, like half and half on the window, you reckon? Pokażę wam, jak wyglądają nasze drzwi pomalowane, więc zresztą możecie widzieć. Mają podobne kolory jak tutaj te pojemniki. Tutaj jak widzicie, te są pożarte. Zobaczcie, mało coś nam żreje cały czas i te też. Więc będziemy zmieniać te z przodu domu. Wymienię i dzisiaj kupię inne, albo zobaczę przynajmniej w sklepie. Ale drzwi są już pomalowane, koszyk zmienimy. Tutaj mamy tą bubugum, petunię. Bardzo ładnie nam rosła. I nawet teraz ładnie wygląda, ale zmienimy na taką jesienną kompozycję. Dzisiaj kupię i zmienimy te, że będzie ładnie wyglądać z przodu domu. Jesiennie. I tak nam kolor wyszedł. Zawiesimy zaraz to. I zobaczycie. Ten kolor mi się podoba, on jest sage. Będzie oddzielny filmik taki właśnie, jak pomalować drzwi wyjściowe, jak chcecie, jesteście zainteresowani. Tony przykleja tutaj, żeby je powieścić. Tak wygląda ten kolorek z bliska. Okej, tak wyglądają nasze drzwi, jak są pomalowane. Jak widzicie, udekorowaliśmy je na jesień. Okej, to by było na tyle w tym filmiku. Zobaczymy się w następnym. Na razie.